Dzień dobry, nazywam się Mateusz Szurowski, jestem prezesem spółki Empis Sensu Mobile. Firma powstała z połączenia dwóch firm. Pierwszą Sensu Mobile w latach 90. założył mój tata, osoba, która wprowadziła do Polski terapię integracji sensorycznej, która założyła pierwszy gabinet, stworzyła Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, no i przez te wszystkie lata stworzyła zespół profesjonalistów, którzy opracowywali różne narzędzia diagnostyczne umożliwiające diagnozę właśnie dzieci w Polsce. Natomiast ja w latach 2000 założyłem firmę, która zaczęła dostarczać profesjonalny sprzęt, jak i również wszelkie zabawki, pomoce edukacyjne dla rodziców. Dlaczego stworzyliśmy CATIS, czyli komputerowy asystent terapii integracji sensorycznej? Z badań amerykańskich wiemy już, że 15% populacji dzieci mają zaburzenia integracji sensorycznej. Jak widać, jest to bardzo duży problem. Z roku na rok ten odsetek dzieci rośnie. Wiadomo też, że to samo się dzieje w Europie, w Polsce, mimo że nie mamy profesjonalnych badań, natomiast oczywiście nasz system, który stworzyliśmy, dostarczy nam bardzo szczegółowych informacji na ten temat. No i stwierdziliśmy, że musimy stworzyć pierwsze profesjonalne, wystandaryzowane narzędzie do diagnozy dzieci w Polsce, ponieważ pracowaliśmy na amerykańskich, które zresztą były stworzone w latach 70., także już trochę lat minęło. I przede wszystkim stworzyliśmy narzędzie, które będzie umożliwiało nam diagnozę dzieci przed czwartym rokiem życia. Wszystkie narzędzia, które do tej pory na świecie były powyżej czwartego roku życia, a ponieważ wiemy, że plastyczność naszego mózgu no to jest do tego siódmego, ósmego roku życia największa i wtedy możemy najbardziej oddziaływać na niego i najwięcej poczynić pozytywnych celów, które założymy w terapii, no to stwierdziliśmy, że przede wszystkim musimy właśnie stworzyć tego typu narzędzie. Dodatkowo pomyśleliśmy, że tak do tej pory wszystkie tego typu narzędzia były oczywiście w wersji papierowej. Świat idzie do przodu, telemedycyna tak naprawdę z każdej strony nas atakuje, więc stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdybyśmy stworzyli właśnie system IT, który będzie prowadził niejako przeszkolonych terapeutów SI właśnie w tej diagnostyce, bo w latach praktyki zauważyliśmy, że osoby, które ukończą kurs integracji sensorycznej, no muszą nabyć iluś lat doświadczenia, żeby jednak wyeliminować błędy, które mogą przy diagnostyce popełnić. Tutaj stworzyliśmy system, który niejako ich poprowadzi krok po kroku, jak wykonać prawidłowo tą diagnozę oraz w czasie rzeczywistym otrzymamy wynik tej diagnozy, czyli nie jest to tak jak do tej pory, że terapeuta po diagnozie zbiera dane, potem je wylicza i dopiero gdzieś na następnym spotkaniu rodzic dowiaduje się, co mu dolega, czy są te zaburzenia integracji sensorycznej, czy trzeba skierować dziecko na tą terapię, czy też nie. Kolejnym etapem, który przyświęcał, jeżeli chodzi o stworzenie tego systemu IT, to chodziło o dotarcie do jak największego grona dzieci, tak żeby spływało do nas również ogrom informacji, które później wykorzystamy do jego modyfikowania i ulepszenia tej terapii. Natomiast wiemy, jak to teraz wygląda. Jest to bardzo mocno popularna terapia integracji sensorycznej w Polsce i co prawda jest w większych aglomeracjach miejskich, natomiast chcieliśmy też dotrzeć do tych wiejskich, mniejszych, bo wiemy o problemach dojazdów rodziców, nawet czasami po 200 km do dużego miasta, gdzie jest ten gabinet i gdzie ta terapia jest prowadzona. Jest to no niestety uciążliwe i dla dziecka, i dla rodzica. Źle to wpływa potem na prowadzoną terapię, więc pomyśleliśmy, żeby rodzic dzięki naszemu oprogramowaniu przy wsparciu właśnie mógł również tą terapię prowadzić w domu. I takie rozwiązanie właśnie w tym całym systemie naszym będzie. No i co najważniejsze, nasz system będzie mógł być taką swoistą przesiewówką, ponieważ w związku z tym, że tak jest popularna ta metoda integracji sensorycznej, no to rodzice, którzy czasami uważają, że no dziecko
wsiądzie na rower i za późno się nauczy jeździć na tym rowerze, no to już ma te zaburzenia integracji sensorycznej, a może być to po prostu tylko jego uroda, on po prostu jest mniej sprawny motorycznie i później się nauczy tej jazdy na rowerze, ale już szukamy specjalisty, już się zapisujemy, już idziemy, no i powstaje nam na chwilę obecną taki problem, że czasami trzeba czekać w Polsce nawet 2 lata, żeby dostać się do specjalisty i zostać zdiagnozowanym. No i stąd powstał pomysł, aby stworzyć właśnie ten program, żeby rodzic mógł w domu, dzięki naszemu wywiadowi, dzięki naszemu kwestionariuszowi, od razu dowiedzieć się, czy w ogóle taka wizyta dla niego jest potrzebna. I program wskaże mu po przeprowadzeniu kwestionariuszu, że no tutaj nie ma zaburzeń, nie musisz udawać się do specjalisty, bądź są zaburzenia, ale nie na tyle poważne, więc dzięki naszemu systemowi możesz prowadzić z naszym wsparciem te ćwiczenia w domu, bądź no nie, są na tyle poważne, że koniecznie musi się udać do specjalisty i tam już zostanie przeprowadzona profesjonalna diagnoza i będzie dalej prowadzona odpowiednio terapia. Może teraz powiesz troszeczkę o platformie obliczeniowej i tak dalej. Dzień dobry Państwu, nazywam się Adrian Piasecki, jestem programistą, tutaj główną osobą, która uczestniczyła w procesie budowy tego systemu. Chciałem powiedzieć troszkę o tym, jak ten system powstał. Na samym początku firma Empis przeprowadzała szereg badań w swoich ośrodkach terapeutycznych, jak również w zewnętrznych ośrodkach na terenie Mazowsza. Łącznie przebadano około 260 pacjentów. Pacjenci byli badani następującymi narzędziami. Specjalistycznym wywiadem przygotowanym dla rodziców, którzy określają odpowiednie kwestie medyczne odnośnie swoich pociech. Kwestionariuszem dla rodzica, który określa pewnego rodzaju skalę i poziomy zaburzeń pacjentów w integracji sensorycznej, które, może tak, mamy 2 narzędzia. To na początku było dla mnie troszkę problematyczne, żeby to wszystko sobie tak poukładać. Kwestionariusz, który jest wypełniany przez rodzica i test, który jest wypełniany przez specjalistów w momencie, kiedy specjalista już pracuje z dzieckiem. Łączna ilość pytań, na które składa się wywiad, test i kwestionariusz, przekracza około 500 pytań. Czyli jest to bardzo duża ilość danych, która wchodziła w skład takiego badania. Następnie przeprowadzono analizę tych testów, kwestionariuszy i wywiadu pod kątem ustalenia norm i skal, ryzyka zaburzeń i normy występowania danej, zaburzenia w danej jednostce SI. Na podstawie tych norm, te normy oczywiście były omawiane ze specjalistami SI w taki sposób, że analiza wykazywała pewne możliwe przesunięcia, prawda, pomiędzy wartością normy i ryzyka, jak zarówno ryzyka i występowania zaburzenia, i była określana przez specjalistów, że być może w tym i tym pytaniu mogło dojść do niezrozumienia pewnych kategorii i należałoby daną punktację delikatnie podnieść bądź obniżyć. Łącznie badanie przedstawia 39 skal, które badają poszczególne elementy zaburzeń sensorycznych. To była pierwsza część, która pozwoliła na stworzenie modelów i algorytmów, tak zwanych algorytmów sztucznej inteligencji, które zostały wykorzystane do stworzenia jednorodnych grup, na początku pacjentów, na podstawie algorytmu Kohonena, który pozwalał skategoryzować grupy pod kątem występowania danych zaburzeń, wykorzystując te 500 zmiennych, które wchodziły w skład analizy. Następnie wyniki badań zostały poddane algorytmom sieci neuronowych i szeregu ciągu przekształceń,
które generowały wyniki odnośnie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zaburzenia w przyszłości. Wyniki są połączone z zestawami ćwiczeń, które przypasowywane są w zależności od rodzaju zaburzeń bądź struktury zaburzeń, które mogą występować u danego pacjenta. I na podstawie odpowiedniej jego charakteryzacji to taki zestaw jest przygotowywany per dana osoba. To były takie podstawy do tego, żeby taką aplikację, to podłoże do aplikacji CATIS stworzyć. Aplikacja to, tak jak pan Mateusz wspomniał, jest dostępna dla dzieci już od pierwszego roku życia. Jest możliwość użytkowania aplikacji przez trzy grupy klientów. Są to rodzice, którzy mają bezpośredni kontakt ze specjalistami, terapeuci i terapeuci SI. W zależności od rodzaju klienta, który korzysta z aplikacji, są dobierane odpowiednie zestawy ćwiczeń, tak aby rodzic, który korzysta z aplikacji w domu, mógł wykonywać ćwiczenia dostępne dla niego i na tyle możliwe do wykonania w warunkach domowych. Natomiast terapeuta bądź terapeuta SI mają dostęp do zestawu ćwiczeń, który jest dedykowany do współpracy już takiej pogłębionej, głębszej z danym pacjentem. Łącznie mamy około 600, nawet chyba więcej tam jest teraz, bo to jest 600 chyba tylko dla rodzica było. Nie, 300 jest dla rodziców, a 300 jest dla terapeuty. Tak. No ponad 600 przygotowanych zestawów ćwiczeń do pracy z dziećmi. Ćwiczenia są przedstawiane w systemie za pomocą przyjemnych grafik, animacji bądź filmów instruktażowych, tak gdyby pojawiły się jakieś problemy przy wykonaniu danego ćwiczenia, zawsze można było skorzystać z pomocy. Poza tymi ćwiczeniami dostępny jest również plan terapii, kalendarz, który pozwala zaplanować terapię czy to rodzicowi, czy to terapeucie, czy terapeucie SI, w zależności od jego możliwości i potrzeb, pod kątem odpowiednich godzin i pod kątem czasu trwania danego ćwiczenia. Ten czas trwania i dane ćwiczenia to jest bardzo istotna rzecz, bo ona jest dobierana na podstawie tych algorytmów sztucznej inteligencji bezpośrednio pod zaburzenie, pod kątem długości trwania danego ćwiczenia i ilości powtórzeń w ciągu tygodnia. Następnie te wyniki są zbierane i ponownie analizowane przez system w momencie, kiedy dochodzi do badania kontrolnego, które wykazuje czy to poprawę, czy pogorszenie stanu danej skali. Także tak jak wspominałem wcześniej, terapeuta SI ma możliwości przeprowadzania i korzystania z wszystkich narzędzi, zarówno kwestionariusza, jak i testu, możliwość diagnozowania dziecka, otrzymania wyników wstępnej diagnozy, albo ich zatwierdzenia, albo odrzucenia, dostęp do pełnego zestawu ćwiczeń w zależności od różnych schematów. Aplikacja na obecną chwilę jest w fazie budowy, w fazie końcowej. Termin wypuszczenia gotowego produktu to początek 2019 roku. Natomiast na obecną chwilę już aplikacja jest dostępna z poziomu komputera i urządzeń mobilnych. Jest przygotowana odpowiednia responsywność. Jesteśmy przed fazą testów użytkowych, natomiast główny nacisk kładziemy na ergonomię, na to, żeby aplikacja była bardzo przyjemna w użytkowaniu przez rodzica i terapeutów. Dodatkowo w aplikacji zaszyty jest moduł geolokalizacji ośrodków SI, jak również przypomnienia o planowanych wizytach, o wykonywanych ćwiczeniach i poziomie satysfakcji z danego ćwiczenia. A geolokalizacja ośrodków, to tak jak pan Mateusz wspominał, to jest moduł wspierający osoby z mniejszych miejscowości, które mają problem w kontakcie z dotarcia do terapeuty, który pozwala
przedstawić najbliższe ośrodki, możliwości zapisu i kontakt z danym specjalistą. I tu tak pod koniec chcieliśmy jeszcze to podsumować pod kątem użytkowania tego systemu CATIS przez specjalistów i rodziców. Taka informacja, co daje dla potencjalnego użytkownika i dla wszystkich osób, które zmagają się z problemami zaburzeń integracji sensorycznej. No jest to na pewno kwestia dotycząca zmniejszenia czasu oczekiwania na daną diagnozę poprzez to, że rodzic może wstępną diagnozę uzyskać bezpośrednio w domu, korzystając z aplikacji. Dostęp do wyników w czasie rzeczywistym, czyli nie trzeba czekać na to, aż ktoś zliczy te odpowiedzi, zastanowi się nad nimi, odpowiednio przypisze ćwiczenia i zaplanuje plan terapii. Jest to doskonałe wsparcie procesu terapeutycznego dla specjalistów. Możliwość korzystania z ogromnej bazy ćwiczeń, która ja osobiście nie spotkałem się jeszcze z tak ogromnym zakresem, ponad 600 ćwiczeń przygotowanych bezpośrednio pod dane segmenty zaburzeń. Optymalizacja pracy specjalisty, no definitywnie. Na obecną chwilę, z tego co się orientujemy, czas przeprowadzenia terapii, wywiadu, zbadania rodziców pod kwestionariuszem pod kątem zachowań dziecka przekracza 2 godziny. No i poza tym, oprócz tego czasu, te wyniki, które uzyskuje się na podstawie takiego badania, no muszą być też przez specjalistę odpowiednio przygotowane. Ten czas wydłuża się zapewne do 3-4 godzin, łącznie z przygotowaniem całego ciągu terapeutycznego. Natomiast tutaj bezpośrednio w czasie rzeczywistym mamy możliwość skorzystania z całej terapii. No, pod kątem ośrodków i specjalistów to również zmniejszenie kolejek w wyspecjalizowanych ośrodkach. No i dla pacjenta podpowiedzi, co dalej, prawda? W sytuacji, kiedy rodzic wypełnia ten kwestionariusz w domu, ma możliwość uzyskania odpowiedzi, że na tym etapie może jeszcze pracować ze swoim dzieckiem w domu, natomiast w pewnej chwili musi już zgłosić się do terapeuty i dostaje informację odnośnie najbliższego ośrodka, do którego może się zgłosić. Jakie są możliwe zastosowania w przyszłości? Jak my patrzymy na to, w którą stronę ten system mógłby się rozwijać? No jest to na pewno pod kątem użytkowania przez wielu specjalistów, rodziców, przez klientów aplikacji, możliwość stworzenia ogromnej bazy danych. Tak jak wspominałem wcześniej, zakres zmiennych, które wchodzą w skład analizy, przekracza 500, więc zbieranie informacji pod kątem takiej ilości pytań, biorąc pod uwagę wyniki skal, których jest około 40, no jest to bardzo, bardzo duża i bardzo ciekawa baza dla naukowców, którzy chcieliby weryfikować i pogłębiać tutaj kwestie związane z tematem zaburzeń integracji sensorycznej. Na pewno przydatne po ukończeniu tego tworzenia tej aplikacji będzie unowocześnienie jej w oparciu o rozszerzenie na diagnozowanie osób powyżej 4 roku życia. Wiem, że trwają już jakieś rozmowy, które... Jeżeli chodzi o rozszerzenie diagnozy, już tak naprawdę test powstaje w współpracy z stowarzyszeniem właśnie, które założył mój tata. No tylko, że on powstaje właśnie w takiej tradycyjnej formie, później będziemy chcieli go wprowadzić do właśnie naszego systemu IT, tak żeby poszerzyć zakres tych wszystkich dzieci. No i tak jak tutaj na koniec, jeszcze tylko tak, bo nie wiem, no
ta baza danych, która do nas wpłynie, że tak powiem, przyspieszy nasze zaniedbania, myślę, że co najmniej 30 lat do przodu, ponieważ tak jak mówiłem, w Polsce praktycznie z zakresu integracji sensorycznej no nie ma w ogóle badań. Są jakieś szczątkowe, które poczynił mój tata, a głównie bazujemy, czy to właśnie na pani doktor Ayres, która stworzyła w ogóle integrację sensoryczną w Polsce, czy teraz właśnie słynna pani doktor Miller, która przeprowadza dziesiątki drobnych właśnie badań, nawet na temat tego, że dziecko siedzące na piłce jest w stanie więcej przeczytać tekstu czytanego, czy więcej się nauczyć, lepiej słuchać, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci nadpobudliwe. No, jest tych badań dziesiątki, które nam o tym mówią, a my jakby poprzez nasz właśnie program, dzięki temu właśnie zasobowi tych wszystkich ćwiczeń, które są w nim umieszczone i spływających do nas danych, tak naprawdę o tym wszystkim się dowiemy i będziemy mogli wypracowywać poniekąd dzięki niemu badania i informacje do wiadomości przekazywać na naszym portalu Integracja Sensoryczna Info o takich właśnie stricte informacjach, które otrzymujemy na populację Polski, no bo tak jak mówię, teraz wszystko to, co jest, to bazujemy na badaniach i na populacji amerykańskiej. Dziękuję jeszcze.